Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii RoboCraft. Tak jak widzicie, mam całkiem nowego robota. To jest robot na tierze drugim. Postanowiłem zagrać od początku tierami, głównie dlatego, że muszę sobie nabić tech pointy z niskich tierów. Bo żeby kupić sobie nowe części z wysokich tierów, muszę najpierw kupić te nowe części z niskich tierów. Trochę to jest niefajne, no jakby nie patrzeć, bo te zmiany weszły, jak ja byłem na tierze szóstym i przez to właśnie nie mam tych pointów z tierów niższych. No i muszę sobie teraz radzić w taki sposób, a nie inny. Czyli tak na przykład, jakbym chciał sobie kupić te front mount SMG, no to muszę kupić od samych podstaw, a żeby kupić od samych podstaw, muszę mieć trochę więcej punktów na czwartym, piątym i szóstym tierze. Więc na razie sobie zarobię trochę punktów na drugim tierze, żebym tak do setki dobił. Później na trzecim, na czwartym, na piątym, na szóstym i dopiero na siódmym będę budował tego właściwego robota, tak żeby spełniał moje wymagania. Bo tak jak widzicie, sporo mam takich klocków, które nie były kupowane. Znaczy sporo, no nie jest tego bardzo dużo, ale jednak jest. Tak jak niektóre radary, tak jak niektóre te klocki do przeskakiwania, niektóre koła, skrzydła, te mniejsze skrzydła, no więc trzeba to zrobić. A robot wygląda tak. Wziąłem sobie cztery tarcze, które są obudowane dokładnie dookoła pilota i on jest chroniony jakby z każdej strony. Z przodu standardowo 5 działek, żeby to strzelało. Z góry jeszcze jedno dodatkowe, gdyby się przydało strzelać do góry. No i co? I cztery hoverki po bokach. Dół jest trochę mocniej doposażony, żeby ten szkielet jednak był w miarę wytrzymały. Więc tak to się prezentuje. Przechodzimy od razu do bitwy. Zobaczymy, jak będzie nam w ogóle wychodziło to granie na niskich tierach. Bo ja myślę, że może być całkiem ciekawie, bo tu jest dużo więcej robotów, dużo więcej nowych graczy, którzy jeszcze nie wiedzą, jak grać. Więc może się okazać, że gdzieś tam te nasze doświadczenie zdobyte do tej pory będzie procentowało. No ale nic nie da się zagwarantować. Więc fajnie, dla mnie to jest coś fajnego, że mogę to sprawdzić w ogóle. Robot jest zbudowany na miejscu tego robota, którego budowaliśmy na live'ie, i to było żelazko. Dlatego nazywa się Iron. A więc co, zaczynamy. No widzicie te roboty tutaj takie malutkie. Malutkie, zieloniutkie, jeszcze takich ze słabych klocków. No ten ma jedno działko i myśli, że rozwali system tutaj. Także jest GS. Tu niby takie początki gambedów, przy czym ten gambed ma jeszcze hoovery i silniki i jest prawie cały zrobiony ze szkła. Pewnie myśli, że robot ma wyglądać, a nie być praktyczny. Fajnie jest na to popatrzeć, bo ja kiedyś robiłem to samo. O, widzieliście, jak sobie przeskoczył przeszkodę dzięki tym hooverom? Na górę fajna konstrukcja, tylko nie rozumiem, dlaczego ma szkło zamiast pancerza. Lepiej się sprawdza zdecydowanie pancerz. Dobra, ja tu muszę wlecieć i pomóc, bo tu się dzieje nieźle. Niech on wleci pierwszy. A ja tutaj tylko na dobitkę. No, dawaj go. No, nie mówcie, że mi zabrał fraga, ale koleś. O, ten już oberwał mocno. Mogę się za nim w zasadzie porwać nawet i go rozwalić. A spróbujemy to zrobić, bo i tak mam ostrzał z bombowca, więc... Lepiej dla mnie, jak się trochę przygitram. A pod mostem najlepiej się chować przed bombowcem. Że nie tak do mnie wali. Patrzcie, nie da się tak szybko go zniszczyć teraz. Za słabe są te działka. Okej. Okay. No a on dalej do mnie strzela. Gdzie on jest? Ja go w ogóle nie widziałem. Nie widziałem go wcale. Ale to nic, wrócimy się na spawna, bo już nam atakują spawna. Ja jestem nawet odwrócony lepszą pozycją, jakby nie patrzeć. Bo z góry jestem chroniony przez ten ciężki pancerz, który normalnie był na dole. To podejrzewam, że się sprawdzi całkiem spoko. Nie dam ci przejąć, człowieku. Nie ma szans. Nie masz szans. Plaga jest w grze, musisz o tym pamiętać. Musisz spojrzeć na listę graczy. Pewno nie tak po prostu, bez walki. No i co, panie kolego? Kończymy twój marny żywot. Znowu nie złapałem fraga, no szkoda. O, ten bomber. Co do mnie strzelał? No nie mogę go teraz trafić, bo jestem odwrócony do góry nogami. Ale spróbujemy się przewrócić z powrotem. O, da radę? Chyba nie. Hop. No. Prawie się udało, okej. Okay. Skoro się nie uda, to polecę sobie po prostu na ich bazę. I postaram się ją przejąć.
najlepsze rozwiązanie jak dotąd. Nawet mnie bardzo nie uszkodził to z przodu. Jedno działko straciłem. O, tu ziomek potrzebuje pomocy. Dobry człowiek, spróbujemy mu pomóc. Ale jakbym... Nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. O, on jest za ciężki dla mnie. Nawet go nie ruszam. Aj, oberwałem. Widzicie, tak się kończy pomaganie innym. W tej grze. Narażacie się. O, wspólnymi siłami damy radę. Jest, padł. No nie ja go rozwaliłem, ale padł. Mam jeszcze jeden silnik marny. Daliśmy radę, to był teamwork dopiero. I co ja tu mogę zrobić? Niewiele mogę zrobić. Będę się starał jakoś tam dotrzeć do tego ich spawnu, ale chyba nic z tego nie będzie. Tak czuję. Nawet jakbym chciał tak powlec tym robotem, to on i tak się będzie kręcił. Dobrze, jakby znaleźli te pozostałe roboty i coś z tym zrobili, bo źle to wygląda. Oni nie potrafią przejąć bazy. Czy wszyscy są takimi niedobitkami? Tam lata jeden... A, bo on nie może latać pewnie. Osiągnął maksymalną wysokość i sobie wisi w powietrzu, jak znam życie. Walka. Walka. Resztek robotów. Prawda. Ale jaja. The team is real. O, mordę. Ale... Ale jaja. Nawet jak stąd zlecę, to pewnie nie będę w stanie wlecieć na tamtą górkę. No ale spróbujemy, nie? O, jeszcze kamień. Okej, okej. Daję radę, jeszcze. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, nic z tego chyba nie będzie. O, wracają do statków, ale moi wracają, a nie przeciwnicy. Słabo. Słabo. Wolałbym, żeby moi zostali jednak. O! Jeszcze jedna walka mnie czeka. Tam są chyba nawet dwa bombowce. Więc nie ma to sensu. No nic. Nie często się zdarza coś takiego, ale zdarzyło się. Zarobiłem 473 punkty całe. Kupa kasy, co? Kupa kasy. No a więc tak sobie właśnie gram na tych low tierach. Staram się tych pointów zarobić. Przyinwestować trochę. Ten robot nowy, którego tworzę, już powinien być nieźle dopakowany, bo tych tarczek trochę kupiłem. Zresztą pewnie zauważyliście, że moje fundusze się uszczupliły trochę od ostatniego odcinka. A to głównie dlatego, że nakupowałem różnych tarcz. Oczywiście z tego wyższego tieru, z siódmego tieru. Głównie. Więc ten nowy robot będzie naprawdę mocno uzbrojony i naprawdę mocno osłoniony. Bo broni tak mam mocną, bo tam ósmych tierów mam sporo tych działek. Siódmych, ósmych, ale nie miałem dużo tarcz. Teraz mam bardzo dużo tarcz, więc jest naprawdę dogrzany robot. Tylko trzeba jakiś projekt wymyśleć. No i trzeba zdobyć te klocki, które mi są na razie potrzebne, czyli pograć trochę na niskich tierach. A widzicie, 5 sekund mam na oznaczenie innego robota. Już się tak nie da klikać po prostu. O. Gunbet spotted. O, odwrócił się. I wali do mnie. Dobra, dał sobie spokój. Gonimy go. Pościg. No, uciekaj, uciekaj. Rozwalony. I jak dostałem? Dostałem fraga, yeah. Nawet całkiem mało oberwałem. Trochę tam po prawej stronie jestem uszkodzony, ale niewiele. Lecimy dalej. Tutaj się będzie działo trochę. Ale napierdziela z tych działek szybko. Nawet się sprawuje ten robot. On do mnie strzela cały czas. A to. Sierota. Myślałem, że sobie mnie odpuścić i też mu odpuściłem, ale to był zły pomysł. O! Leży. Idziemy jak burza. Naprawdę idziemy z nimi jak burza. Ja tam latuję. Nie będę się na razie martwił o takie rzeczy. Powinien dać radę, bo on jest mocno uszkodzony.
No dawaj go. Serio coś takiego zostało. No i jest frag kolejny. Dalej przejmujemy. Patrzcie ile już robotów z mojego zespołu podjechało. Jest jazz. Tak to wygląda. Fiery drugie. Jest ciekawie. Naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. Dużo robotów. Zróżnicowane roboty. Każdy sobie próbuje coś tam stworzyć. Nowego, ciekawego. A tarcze się sprawdzają jak na razie. Bo ten środek jest cały. Trochę obrywałem, ale niewiele. Niewiele to zmieniło w konstrukcji robota. Wszystko lata i śmiga. No. Tak jest. Tak jest. Okej, więc wiecie mniej więcej na czym to polega. Teraz sobie będę grał na tych niskich tierach. 1248 zaproszone. Znaczy zaproszone, zarobione. 25 idzie tylko na naprawę, także jestem sporo do przodu. No tego robota prędko nie będę ulepszał, pewnie będę latał tak jak on teraz wygląda i po prostu zarabiał dodatkowe tech pointy. Także to tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie, jeżeli wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie materiał, subskrybujcie kanał, no i widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i cześć.